Halo, karetka! Proszę jak najszybciej pod mój dom, numer 11. Moje dziecko Gucci spadła, dziewczynki nie wiedzą co się stało. Gucci się nie odzywa, coś się jej się stało. Biegnę szybko po was, wejdę przed dom, żeby wam pokazać gdzie mieszkam. Szybko, szybko, żeby oni już byli, błagam, żeby oni już byli. Jest tutaj, ojejku, no prawie mnie przejechała pani. Szybko. Moja córka jest na dole. Szybko, zapraszam, tam, w bawialni. Szybko, tutaj. Moja córka, coś się z nią stało. Dziewczynki się razem bawiły i po prostu ona spadła z wysokości. Tutaj jest, szybko. Halo, lekarki. Nie mnie. Moją córkę Gucci. Okej, jest. Proszę zabrać ją do szpitala. Ja pojadę z panią. Szybko, bo ja nie wiem co się stało. Ona w ogóle nic nie mówi. Ale mam nadzieję, że żyje. No chyba żyje, prawda? Szybko, przytrzymam drzwi. Pani lekarko, gdzie pani jest? O nie. Szybko. Jedzie. Mamo, pozwól nam jechać. Gucci, mamusiu. Nie, wy zostańcie. Pilnujcie domu, dziewczynki. No dobrze. Gdzie są sąsiadki? Drogie sąsiadki, czy mogą panie zająć się moimi dziećmi? Błagam. Proszę poczekać na mnie, proszę poczekać. Nie, zabrali moje dziecko. Ja chciałam załatwić opiekę do tych moich dwóch dziewczynek właśnie pozostałych, a oni pojechali bez mnie. Poczekajcie, miałam jechać z wami. Gucci, biedne Gucci, dziecko, córeczko, ani nie ma Gucci przy mnie teraz, ani nie ma Louis Chanel. Dobra, jest. Już jestem. Szybko. Błagam, pomóżcie. Zapraszamy na prześwietlenie. Moja córka spadła. One się bawiły po prostu w takim naszym placu zabaw w domu i ja nie wiem, co się stało, ale nagle widzi pani. Ona nie otwiera oczu. Co się z nią stało? O matko. Gucci. Okej, jest tam. Ojejku, to było dziwne, bardzo. Okej. I co się stało? Okej, żebra, coś z żebrami jest chyba nie tak. Widzę, z kolanem, ale stała. Ojej, złe wiadomości. Jeszcze raz, powtarzają prześwietlenie. Widać, że ma uszkodzenie mózgu. Jak to? Faktycznie. Ta jedna lekarka jest dobra. Ona jest wybitnie dobra. Ona nawet nie musiała, słuchajcie, robić drugiego prześwietlenia. Zanim wyszły wyniki drugiego prześwietlenia, to ona wiedziała już, że Gucci ma jakieś problemy z mózgiem. Halo? No dobrze, ale drogie panie, co się dzieje z moją córką? Co znaczy, że ma uszkodzenie mózgu? Jakie to są, czy to są poważne zmiany, czy tylko chwilowe? Może to jest siniak po prostu, bo spadła i nabiła sobie coś. Dlaczego pani tu młotek wyciąga? Halo! Przecież siniak sam zejdzie. Zróbcie jakieś chłodne okłady. Ale nie młotkiem, no co pani robi? Proszę pani, nie wiem czy Gucci przetrwa, czy przeżyje, małe szanse. Jak małe szanse? To normalne. Co normalne, że młotkiem się tu leczy? O mój Boże, co się stało Gucci? Ja nie wiem. Ale pani miała się opiekować moimi pozostałymi córkami. Pojechali z nią na salę operacyjną. Ja nie wiem, dla mnie to są troszeczkę dziwni lekarze, bo przecież oni powinni najpierw zająć się tymi takimi najbardziej niebezpiecznymi rzeczami, które się dzieją, a nie kolanem najpierw tam, na takiej sali zwyczajnej. Przecież najpierw powinni ją wziąć właśnie tam. Dziecko, oddychaj. O nie, spada. Ciśnienie spada? Nie, dziecko, błagam. Co one robią? Błagam, niech ona przeżyje. No nie może być tak. Tętno spada? Nie! One dopiero podrosły. Dopiero zaczęły się tak fajnie ze sobą bawić. A już ma jej się coś stać? Nie, żadne tętno nie spada. Ja bym tam najchętniej weszła, ale nie mogę. Uwaga. Trząs. Odsunąć się? Możecie podnieść? Co? Co ona robi? Dobra, ale coś robią? Ta będzie ją osłuchiwać? Okej, oby tylko wyszła z tego cała i zdrowa. Błagam. Ciekawe, co z moimi dziewczynkami się tam dzieje. Czy te sąsiadki dobrze się nimi opiekują? Coś tutaj nadal robią. O nie, ja nie wytrzymam. Przecież ja wyjdę z siebie. Czym ja mam się zająć? Przecież ja nie potrafię... Koniec zaraz operacji. Dobrze, jak? Przyniosły mi lekarki moją córeczkę, zobaczcie. Już się lepiej czuję.
Okej, okay, dobra, to dziękuję wam za... Możemy już wypisać pojęciórkę. Dziękuję ślicznie za pomoc, za opiekę nad nią, więc ja wracam teraz z moją córeczką, bo ona na pewno będzie chciała odpocząć. Wszystko okej, jest już. Dziękuję bardzo, w takim razie do widzenia. 20 minutes later. Okej, okay, jestem już pod domem, ale to był bardzo stresujący dzień, ale już wracamy. Cześć dziewczynki! Zobaczcie, Gucci jest już w domu! Cieszycie się? Zobaczcie, w Gucci wróciła Yuppie. No właśnie, dziewczyny, jak jesteście zmęczone? Ej, Gucci, Gucci, co ty robisz? Jesteście zmęczone? Chcecie coś jeść czy coś takiego? To mama wam zrobi. Hejka, Gucci, no pobawcie się razem albo coś. Jak się czujesz? Cześć. O, no dobra, no to wy się zajmijcie sobą, a ja coś tutaj może szybciutko zrobię do jedzenia. Tylko się tak zastanawiam. Wszystko jest w porządku? Wzdryga ramionami. Gucci, czy ty się dobrze czujesz? Czemu tu siedzisz? Czemu patrzysz na kwiatka? Tak. Okej, okay, no może chcę tam po prostu posiedzieć. Może chcę się pobawić albo wchowanego może się bawią. Gucci, wybaczę ci, ale co się z tobą dzieje? Wszystko dobrze? Na pewno tak. Myślę, że ona chce się z wami po prostu bawić wchowanego. Dobra dziewczyny, ja wam idę zdobyć coś do jedzenia, bo na pewno jesteście głodne. Co by wam tutaj dzisiaj dać? A może w nagrodę i tak w przeprosiny, że tak długo czekałyście na mnie, no to dam wam coś może dzisiaj fajnego i dam wam fast fooda. Ale to tak od święta. Nie myślcie sobie, że codziennie będziecie to jadły. Proszę bardzo, Gucci, hej, chodź, też dla ciebie tutaj. Chodź, siadaj. Gucci, hej, głodna jeść. To Chanel, siadaj. Siadaj, Gucci. Gdzie jesteś, Gucci? Ej, a gdzie ona jest? Czy nie chce? Dlaczego nie chcesz jeść? No co ty? Byłaś cały dzień w szpitalu, musisz coś zjeść. A może po lekach ona tak po prostu nie chce jeść. No dobra, trudno. To zaraz dam ci coś może do picia. Jakiś pożywny soczek tobie zrobię. Alui, ty idź sobie zjeść. Muszę zrobić jej coś do picia. W takim razie ona tak, nie chce tego fast fooda. Tutaj mam kolę, to może nie. A może po mleku będzie jej lepiej? Myślę, że tak, wezmę jej mleczko. Dobra, ej, dziewczyny, wy miałyście jeść. Co to ma znaczyć? Wy miałyście jeść? Dobra, Lui sobie je. Chanel, co się z tobą dzieje? Ej, gdzie jest Gucci? Halo, Gucci? Gdzie ty jesteś? Mama, co się stało? Ej, gdzie jest Gucci? Ona się z wami bawi w chowanego, czy co? Dzwonek do drzwi. Halo? Co to jest za policja? O co chodzi? Dzień dobry, dzień dobry, o co chodzi? Przepraszam, to pani dziecko? Jakie dziecko? Które dziecko? Siedziało samo na ulicy, gdzie? Gucci? Czy to chodzi o ciebie? Dlaczego ty wyszłaś na ulicę? Co się z tobą dzieje? Czemu ty się nie słuchasz? Miałaś iść jeść. Ma pani jechać ze mną na komisariat. Co robiło samo na ulicy? Na komisariat? Ja nie wiem, co ona robiła sama na ulicy, ale dlaczego mam jechać na komisariat? No Gucci, co się z tobą dzieje? Narobiłaś problemów. Strasznie dziwnie się zachowujesz, odkąd wróciłaś ze szpitala. Zresztą się dziwnie zachowujesz, jak miałaś ten wypadek na bawialni. No dobrze, to musimy jechać. Pani musi z nami pojechać na komisariat. Dobrze, tylko zabiorę swoje dzieci. 1 hour later. Teraz muszę sprawdzić, czy wszystkie są ze mną. Chanel, jest Gucci, jest Louis też. Dobrze, dziewczynki, usiądźcie sobie tutaj. Bądźcie grzeczne. Boję się, mamo, co tu się dzieje. Usiądźcie sobie, bądźcie razem, a mama się wszystkim zajmie. Muszę po prostu złożyć zeznania. Gdzie mam iść? Zapraszam za mną. Idę. Na przesłuchanie, jakie przesłuchanie? Na co mi przesłuchanie? Za co te przesłuchanie? Na jakie mam odpowiedzieć pytania? Byle szybko, nie chcę już zostawiać moich córeczek samych. A więc zaczynam rozmowę. Oho, już się boję. Czemu pani dziecko było samo na ulicy? Ja nie mam pojęcia, no wyszła po prostu... Nie zauważyłam. Zostawiłam drzwi otwarte i wyszła przez... Na sekundę po prostu na ulicę, ale nic się nie działo, przecież nic nie jechało, nic by jej nie przejechało. I tak po prostu moja nieuwaga.
Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Okej, zapisuję sobie. Czy pani nie opiekuje się swoimi dziećmi? Opiekuje się, ale dziś ona trafiła do szpitala, bo upadła po prostu na placu zabaw w domu. No i po prostu taki był ciężki dzień. Wie pani, no zresztą jestem samotną matką. Ciężko jest mi ogarnąć trójkę dzieci. Mam je pani zabrać? Nie, błagam, nie! No jeszcze tylko tego brakuje. Błagam, nie zabierajcie mi moich dzieci. One są wszystkim, co mam. Trzeba było mieć mniej. No po prostu pojawiły się trzy, no to co miałam zrobić? Jednemu powiedzieć, żeby poczekało w brzuchu i wyszło za rok? No nie da się tak. Rozumiem, ale można opiekunkę zatrudnić i będzie pani łatwiej. Wiem, pomyślę o tym. Coraz częściej o tym myślę w sumie. Faktycznie, potrzebny jest mi ktoś do opieki. Tak nie można. No gdyby byli na przykład dziadkowie, to byłaby wielka pomoc dla mnie, ale... Ale nie wiem, w sumie straciłam kontakt ze swoimi rodzicami. Pani idzie do więzienia na 2 lata. Nie. Ja je zabiorę do domu. Błagam. Przykro nam. Takie prawo. Nie, błagam. Ja jestem dobrą matką. I one tylko mają mnie, a ja mam tylko je. Błagam, nie zamykajcie mnie. Zlitujcie się. Dajcie mi ostatnią szansę. Pani, dzieci chyba muszą iść do domu dziecka. Nie, wcale nie muszą. O, widzą panie? Przyszła do mnie córeczka. Ona nie będzie bez mamy. Nie idę do żadnego więzienia, no... Panie, zlitujcie się! Jak nic nie możecie zrobić? Dobrze, proszę pani, dajemy pani ostatnią szansę. Dziękuję bardzo. Żeby się pani wzięła w garść. Dobrze, wezmę się w garść. Dziękuję. Proszę mnie stąd wypuścić. Later. To był ciężki dzień, ale muszę teraz wziąć dziewczynki do spania. Dobra, chodźcie, dzieci. Chodźcie ze mną. Chodźcie, idziemy na górę. Chodźcie, dziewczynki, chodźcie spać. Muszę się zastanowić faktycznie nad tą nianią, bo robi się to niebezpieczne. Okej, zapraszam tutaj, proszę bardzo. Jedna na górę, druga na dół. O, okej, są wszystkie na miejscu. Dobra, to dobranoc, dzieci.